Rachunek sumienia to bardzo ważna rzecz. Rzecz jasna, nie będę Ciebie przekonywać teraz do tego, abyś przejrzał i przygotował wszystkie gotowe rachunki sumienia. Nie. Oczywiście też nie będę do nich zniechęcał, ponieważ sam wiele ich opracowałem i zredagowałem na naszym portalu dobraspowiedź.pl. Ale chciałbym w tym krótkim wideo zaakcentować jedną rzecz. Nie warto iść do spowiedzi, będąc nieprzygotowanym. Tak z marszu, że o, patrzę, nie ma kolejki, no to hyc, idę do spowiedzi i z głowy. Mam wrażenie, że spowiedź trwa ciągle, za dnia i w nocy. W końcu nasze życie duchowe polega na tym, że wyznajemy Bogu miłość, że mówimy o tym, co gdzieś w tej miłości nie za bardzo styka i się dobrze układa. Ale potrzebujemy chwil, kiedy to wszystko uporządkujemy, trochę porozmawiamy głębiej o tym wszystkim. Taki moment zatrzymania. Sprawa się ma trochę jak z lekarzem, że chociaż mamy ciągle z nim kontakt, spożywamy, przyjmujemy te lekarstwa, które nam przepisał, idziemy do specjalistów, do których nas kierował, to jednak potrzebujemy do niego co jakiś czas powrócić, porozmawiać. I nie wystarczy komentarz "jestem chory", tylko rozmawiamy o konkretach. Dlatego nim wejdziemy do gabinetu, musimy się zastanowić, co tak naprawdę się w nas odbywa, żeby on potem dalej przewidział nasze kolejne leczenia. Każdą spowiedź poprzedźmy rachunkiem sumienia, tak abyśmy wiedzieli, jak nazwać i wypowiedzieć konkretne grzechy, abyśmy ukierunkowali łaskę w precyzyjne miejsce. Bardzo dziwią mnie spowiedzi z wersji "zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem", albo inna wersja "zgrzeszyłem pierwszym, drugim, siódmym, szóstym przekazaniem". Nie ma co kombinować. Dobry rachunek sumienia uczy nas prostoty. Abyśmy nie używali okrągłych, jakichś napompowanych słów, abyśmy nie wypowiedzieli tego, co chcemy powiedzieć. Zamiast tego mówmy to, co chcemy powiedzieć.